Witam ponownie na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam, jak robię w Instant Pot dynię makaronową w Stanach znana jako spaghetti squash. Co dla niektórych może być to nowość. Tutaj u nas w Stanach ona jest bardzo popularna, jest bardzo zdrowa. Bardzo polecam wprowadzić ją do swojej diety. Ma bardzo dużo wartości odżywczych, o których troszeczkę później więcej powiem. Ja sobie z niej robię taką a la pizzę. Spójrzcie, jak pięknie się prezentuje. Jak chcecie zobaczyć, jak łatwo można zrobić taką dynię w Instant Pot, zostańcie ze mną. Moja dynia waży 4,5 funta, to jest troszeczkę więcej jak 2 kg. Piękna, żółta, umyłam ją dobrze. Będę korzystała z tego oto stojaczka, który od razu wkładam do środka do garnka. On przyszedł z kupionym Instant Pot i wlewam jedną szklankę wody, bo będę korzystała z mojego 6 quart Instant Pot. Teraz ostrym małym nożem porobię takie nacięcia, żeby po prostu ta dynia mi nie wybuchła w czasie gotowania. Chcemy ją po prostu takie wenty zrobić i tak około 8 nacięć zrobię dookoła. Nie trzeba więcej, 6-8 wystarczy. I nie trzeba też bardzo głęboko, tak tylko z góry. Ok, nacięcia zrobione i dynia do środka. Jeżeli Wasza dynia jest większa niż moja, to zdecydowanie nie zmieści się do 6 quart Instant Pot. Spójrzcie, moja już mi wystaje, ale ja się tym nie martwię. Spójrzcie, ja sobie ją tutaj poprzekręcam i zobaczę, którą stroną ona będzie mi mniej wystawała z tego garnka. Także jeżeli jest więcej niż 4,5 funta, zdecydowanie nie polecam robić w 6 quart Instant Pot. To już wtedy koniecznie 8. Moja przykrywa od wewnątrz ma taką nakładkę, ona będzie w tym miejscu, jak zamknę przykrywę, także ona nie będzie przeszkadzała tej dyni, ani dynia nie będzie przeszkadzała w zebraniu się ciśnienia. Ustawiłam zaworek w pozycji sealing, żeby zebrało się ciśnienie i na opcji manualnej ustawiam na 20 minut. W innych Instant Pot może być to opcja pressure cook. Teraz ciśnienie się już zebrało, Instant Pot odlicza do dołu i po skończeniu od razu wypuszczam ciśnienie. Po otwarciu będę potrzebowała dobry ostry nóż, dwa widelce. Ja sobie teraz zrobię takie a la spaghetti pizza, czyli dwa rodzaje sera i sos pomidorowy. Jest to mojej własnej roboty sos pomidorowy, oczywiście z Instant Pot. Zrobię filmik, na pewno będę chciała się podzielić, bo wyszedł przepyszny. Miseczkę i łyżkę do wydrążenia pestek, sól i pieprz. Żeby zapiec ser, użyję sobie tą moją wspaniałą przykrywę, którą powinniście już znać z innych filmików. Ciśnienie odparowało, można otworzyć bezpiecznie przykrywę. Dynia w całości, dzięki tym nacięciom, które zrobiłam wcześniej. I zanim ją wyjmę, robię test, sprawdzam, czy dynia jest miękka. Jak widzicie, nóż bardzo łatwo do niej się wbija, także jest gotowa. Oczywiście trzeba jakieś rękawiczki założyć, bo wszystko jest tam w środku gorące. Jeżeli Wasza dynia waży więcej niż 2 kg, 4,5 funta, to zdecydowanie czas robienia też może być troszeczkę dłuższy. To jest moja druga dynia, którą robię. Taki sam rozmiar zrobiłam wcześniej kiedyś na 15 minut i było to zdecydowanie za krótko. Musiałam dorzucić na następne 5 minut, dlatego tą od razu włożyłam na 20. I teraz można przekroić dynię tutaj w taki oto sposób w pół albo po prostu w poprzek tutaj. Jeżeli zrobicie tą pierwszą metodą, to wtedy te nitki makaronowe będą dłuższe, a jeżeli zrobicie taką metodą jak ja właśnie lubię jeść taką metodą, to wtedy te nitki makaronowe będą troszeczkę krótsze. Staram się przekroić tą dynię delikatnie tak, żeby nie uszkodzić tej zewnętrznej skóry. Chcę ją wykorzystać, żeby już po prostu nie brudzić talerza. Będę jadła z tej właśnie łupiny. Tam, gdzie jest trzon tej dyni, to jest jeszcze troszeczkę twarde,
ale chwilkę się tutaj pomęczyłam i przekroiłam. Wolę kroić ją teraz po ugotowaniu niż ją ugotować przekrojoną, bo naprawdę jakbyście chcieli taką dynię przekroić przed gotowaniem, to też troszeczkę wysiłku potrzeba. Ok, dynia gotowa, otwieram i tak wygląda w środku. Powinna być taka żółciutka. Jeżeli wasza, jak przekroicie, będzie jeszcze biała w środku i jak postukacie łyżką, że jest twarda, to znaczy, że za krótko robiona. Ta łupina mi tutaj lekko się popsuła, ale też nic nie szkodzi. Będę mogła ją cały czas wykorzystać. Teraz trzeba ją wyczyścić tutaj z środka, czyli wydłubać te wszystkie pestki z tym miąższem. Najpierw sobie takim małym nożykiem obkroję tutaj wszystko, żeby później, jak będę wydrążała z środka łyżką, żeby było po prostu łatwiej. Te pestki możecie sobie zachować, wysuszyć. Nie wiem, nie jadłam ich, także nie wiem, czy są smaczne. Słyszałam też, że podobno bardzo dobrze ta dynia się przyjmuje. Jeżeli macie warunki w ogrodzie i możecie zasadzić sobie takie pestki, to spróbujcie. Podobno bardzo łatwo się przyjmuje i może za rok będziecie mieli takie właśnie piękne dynie u siebie w ogrodzie. Może co niektórzy zastanawiają się, czemu ta dynia nazywa się dynią makaronową. Otóż po ugotowaniu lub upieczeniu takiej dyni, ten miąższ w środku będzie się rozpadał na takie pasma przypominające właśnie wygląd makaronu. I zaraz Wam to pokażę. Fajnie, bo ten miąższ po ugotowaniu jest taki mięciutki, także bardzo łatwo się to wszystko wyjęło. Teraz to możecie, tak jak mówiłam, pestki zachować albo po prostu dać na kompost. Te dynie są jeszcze gorące, także muszę uważać, żeby się nie poparzyć. I teraz widelcem będę odciągała tutaj ten miąższ od brzegów i z tego będzie się robił taki oto właśnie makaron. Także o, tak wystarczy dookoła. Tutaj chwilkę to zejdzie, trzeba być cierpliwym. Cały ten środek, który odchodzi od skóry, jest jadalny, także będę tak długo tutaj odciągała te włókna, aż zużyję cały ten środek. Również można to wszystko wyjąć z tej łupiny, dać do jakiejś miski i wtedy po prostu rozwalić, żeby zrobił się z tego taki właśnie cieniutki makaron. Dynia makaronowa jest idealna dla osób, które nie tolerują glutenu i skrobi, które po prostu nie mogą jeść makaronów, które są robione z mąki pszennej, zbożowej, z jakiejkolwiek, słuchajcie. Także to jest idealny zamiennik właśnie takiego makaronu. Ta dynia jest bardzo zdrowa, ma bardzo dużo wartości odżywczych, jest bardzo bogata w witaminę C, witaminy grupy B, fosfor, wapń, żelazo, potas, magnez, miedź i tak można byłoby tutaj naprawdę siedzieć i wymieniać. Jest po prostu źródłem witamin. Warto na ten temat poczytać, a słuchajcie, co najważniejsze, bardzo mało kaloryczne. Naprawdę jest to dietetyczne danie. Oczywiście zależy, co do niego włożycie tutaj, bo ten makaron można podawać naprawdę na różne sposoby. Z tego można zrobić spaghetti, czyli normalnie można zrobić mięso mielone w sosie i tutaj po prostu polać, wymieszać, zapiec serem i będzie przepyszne. Nawet słyszałam, że ludzie zastępują ten makaron dyniowy do rosołu. I tutaj moje dwie łódeczki już obskubane, makaron zrobiony. Jedną sobie odstawię, a z drugiej sobie zrobię taką a la pizzę. Ten makaron trzeba troszeczkę przyprawić, bo on ma taki jednak nijaki smak. Więc ja sobie tutaj posypię solą, świeżo zmielonym pieprzem. Tutaj przyprawy możecie dać cokolwiek, możecie dać oregano, tymianek, nie wiem, włoskie przyprawy, cokolwiek byście na przykład nie dawali do sosu pomidorowego. Ja teraz sobie jeszcze troszeczkę posypię serem parmezan. Wymieszam.
jeszcze troszeczkę soli. Troszkę sera mozzarella. Znowu zamieszam. I teraz sobie poleję tutaj sosem pomidorowym. Ja ten sos robiłam sama. Także domowej roboty sosik do makaronów jest przepyszny. Też będzie filmik na YouTube, bo naprawdę wyszedł mi bardzo dobry i będę chciała się z Wami tym przepisem podzielić. Dam jeszcze troszeczkę więcej tego sosu. Ten sos jest z bazylią, bardzo aromatyczny, naprawdę przepyszny sos mi wyszedł. Zamieszam tutaj lekko i na wierzch posypię serem mozzarella. Taka a la pizza. Żeby zapiec ser, skorzystam sobie z tej mojej przykrywy, więc musiałam wylać wodę, wytrzeć garnek do sucha. Wkładam taki stojaczek o krótkich nóżkach do środka. Na niego kładę tą skorupę z makaronem. Nie muszę odpalać piekarnika, żeby zapiec ser w takiej tylko jednej zapiekance. Fajna sprawa ta przykrywa, bardzo polecam. Korzystając z niej trzeba odłączyć Instant Pot z prądu i podłączyć właśnie tą przykrywę. Ona ma taką specjalną wtyczkę bezpieczeństwa, że tylko ona jest włączona wtedy, kiedy będzie nam tutaj podpiekała. Tak wygląda. Powinniście ją pamiętać z innych moich filmików. Kładę ją na wierzch na garnek. Ustawiam na opcji Broil, czyli podpiekanie z góry i naciskam Start. Automatycznie mam ustawione 5 minut i to jest 400 stopni Fahrenheita. Ona od razu zaczyna pracować i spójrzcie, dół, czyli garnek jest wyłączony, nie działa, tylko teraz działa ta przykrywa. Jeżeli nie macie takiej przykrywy, możecie włożyć ten makaron, żeby ten ser się zapiekł po prostu do piekarnika albo jakiegoś opiekacza. Ja tą przykrywę osobiście bardzo polecam. Spójrzcie, jest naprawdę sporo opcji. Warto poczytać na ten temat, jeżeli jesteście zainteresowani. Można ją zdjąć w czasie robienia w każdej chwili, po minucie, po 3 minutach, sprawdzić, zobaczyć, czy ser się rozpuścił. Jeżeli nie, zamykam i ona dalej odlicza do dołu i kontynuuje proces opiekania. Ok, 5 minut się odliczyło. Ser powinien być zapieczony, także wyłączyłam, otwieram przykrywę. I tak jak myślałam, 5 minut zdecydowanie wystarczyło, żeby ten ser się zapiekł i dostał takiego ładnego koloru. Wygląda bardzo apetycznie i naprawdę bardzo dobrze smakuje. Również bardzo fajnie się to je. Także następnym razem, jak będziecie w sklepie i będzie dynia makaronowa, to koniecznie kupcie, ugotujcie, przyprawcie dobrze, dodajcie Wasze ulubione składniki, które byście dawali do makaronu i jestem 100% pewna, że będzie Wam smakowało. Bardzo zdrowa dynia makaronowa. Jeżeli zrobicie, dajcie mi komentarz na YouTube, bo będę ciekawa, czy Wam smakowało. Korzystając z okazji, chciałam zaprosić Was do mojej Facebook grupy. Grupa nazywa się Instant Pot po polsku. Jest naprawdę bardzo dużo osób na tej grupie, które lubią gotować w tym garnku. Dzielimy się przepisami, poradami. Jeżeli macie jakiś problem z garnkiem, to śmiało można się zapytać. Wszyscy są mili, życzliwi i na pewno pomogą. Subskrybuj mój kanał i polub mój filmik i nie zapomnij nacisnąć dzwoneczka, żebyście dostawali powiadomienia o nowych filmikach.